Všeobecně považujeme ho za velkého přítele naší země. Považujeme ho obecně za velkého přítele našeho kraje. Vážíme si jeho názorů. Čtíme jeho poglądy. Vážíme si jeho odvážného způsobu je prezentovat. Szanujemy jego odważny sposób jego prezentacji. A chcielibyśmy, aby w Europie było więcej takich polityków, jak prezydent Kaczyński. I życzylibyśmy sobie, żeby w Europie było więcej tak odważnych polityków, jak jest prezydent Kaczyński. Dlatośmy się rozhodli udzielić mu najwyższe czeskie stanowisko wyznamenanie. Dlatego zdecydowaliśmy się odznaczyć go najwyższym orderem Republiki Czeskiej Państwowej. Przede wszystkim chciałem najserdeczniej podziękować. Mogę powiedzieć, że po ludzku, nie jako politykowi, tylko jako Lechowi Kaczyńskiemu, jest mi bardzo przyjemny. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować, protoż tak ludzkie życie no mnie, nie nikoli jako politykowi, nie brzmi mnie jako Lechowi Kaczyńskiemu, to zaprzyczyniło wielką radość. Czechy są ważnym państwem. Czechy są krajem, z którego przed już dzisiaj 1050 laty prawie przyjęliśmy chrześcijaństwo. Czechy są krajem, które w dzisiejszym Europie, który w dzisiejszej Europie powinien odgrywać rolę istotną, ale dzisiejsza Europa jest taka, że tą rolę kraje, które nie są Niemcami czy Francją, mogą odgrywać tylko wspólnie. Nie ma żadnych przeszkód historycznych, żebyśmy współpracowali blisko, żebyśmy się blisko przyjaźnili. Przeciwnie, są wszelkie przesłanki, żebyśmy blisko współpracowali i żebyśmy jako narody również, nie tylko państwa, byli siebie blisko. Jest w Europie coś, co można nazwać okresem recepcji, czyli wprowadzania w życie, zastosowania, implementacji układu lizbońskiego. Nieco, co lze pojmenować jako obdobie uplatniowania, recepcje, aplikacje lisabońskie smlowy. Taki proces, nawet jeżeli idzie o zwyczajną ustawę krajową, ale nieco obszerniejszą, jest procesem społecznym, który się nie odbywa z dnia na dzień. Proces do końca, gdy się jedna o niejaką wnętrznie zależy, to jest wnętrzny zakon, jest proces długodobi, a nie probicha ze dnia na dzień. W znacznie większym stopniu oczywiście dotyczy to aktu takiego jak traktat lizboński, choćby ze względu na jego olbrzymią, moim zdaniem nadmierną obszerność. A w znacznej większej mierze wstachuje się to na takowy akt, jako jest lizabońska smlouwa, już aspoń z ohledem na to, że jest to akt niesmiernie rozsáhly. Interpretacja może pójść w dwóch kierunkach. Możemy to interpretować we dwóch smierach. Europa jako silny związek państw. Europa jakoś to silny związek statu. Czy dokładnie oczywiście Unia Europejska. Wszystkie samozrejmie jedna są o Europejską Unię. I Europa, czyli Unia Europejska, jako swoiste superpaństwo, co pan prezydent Klaus nazywa centralizacją i unifikacją. A nebo Europa, to znamena Europejska Unia, jako swego druhu superstat. To jest to, czemu pan prezydent Klaus rzeka unifikacja a centralizacja. Opowiadamy się, jak sądzę, obydwa i za Związkiem Państw. Myślę si, że se oba wysłowujemy pro Związek Statu. I nie wynika to z przekory. A nie wypływa to z jakie nasze spory. Wynika to z spokojnej analizy sytuacji w Europie. Gdzie narody, ich państwa są na ogół narodowe w Europie, mają swoją wizję świata, swoją opinię publiczną, co jest niezwykle istotne. I ten fakt, tą oczywistość trzeba uwzględniać.
když potom v 90. letech jsme všichni měli trochu jiné starosti, mě mrzelo, že ty vztahy česko-polské kultury... Praga jest wyjątkowo pięknym miastem. Niejednokrotnie mówiłem, że wśród wielu już dzisiaj miast na świecie, które widziałem, bodajże jest najładniejszy. Jako prezydent Rzeczpospolitej mogę powiedzieć wszystko, że zrobię wszystko dla dalszej poprawy, dla sojuszu polsko-czeskiego. Dzień dobry. Ładna Praga. Ładna Praga.